Okej, okay, moi drodzy, zabieram się do tych retro-recenzji małp od drugiej strony, to znaczy mówiłem wczoraj o najnowszym filmie, więc teraz cofniemy się o 20 kilka lat, omijając trylogię Rifsa. tak, wiem, że tam pierwszy film to nie był Rifsa, ale już nazywajmy to trylogią Rif'sa, no bo on ją doprowadził do końca, dwa z trzech, ej, ma większość. I myślę, że... Tak jak zresztą pisaliście w komentarzach, zrobię też recenzję oryginalnej planety Małp 1968 bodajże, którą zawsze bardzo, bardzo lubiłem, ale już parę lat nie oglądałem. Natomiast stwierdziłem, że dobra, dzisiaj przyjrzę się temu filmowi, który no, nie cieszy się dobrą sławą, który oglądałem raz, jak wyszedł. Wtedy mały, podobało mi się średnio. Ee, ale wiecie, no, niewiele pamiętałem, wiem, że Mark Wahlberg trafia na planetę Małp i usiadłem ponownie do tej fascynującej przygody. Planet of the Apes, czyli Planeta Małp. To film z 2001 roku w reżyserii Tima Bartona, który opowiada nam historię astronauty, czyli Leo, granego przez Marka Wahlberga, który trafia na Planetę Małp. Tak, mają jakieś tam 5-10 minut może pierwszego aktu, gdzie jest to stacja kosmiczna amerykańskiej US Air Force, prawda? Jest pilotem w kosmosie, gdzie testują coś na szympansach i ogólnie chyba małpach. Bla, bla, bla. Marki Mark robi jakąś tam głupotkę, gdzie idzie ratować swoją ukochaną małpkę. Ej, kocham zwierzęta, czemu nie? Ale jest to idiotyczne. I trafia na planetę małp, gdzie film przeradza się w no taki trochę po prostu ucieczkę, taką przygodówkę, gdzie mamy dobre małpy, złe małpy, jakichś tam uciśnionych ludzi, z którymi wszystkimi Mark Wahlberg po prostu jest wrzucony w wir wydarzeń pod tytułem... Spieprzamy z tej planety, doprowadźcie mnie do mojego statku i na sam koniec filmu wielki twist. <laughs> Ale zanim do tego dojdę, powiem, że film ma naprawdę słabe noty. No to jest jeden z tych filmów w tej całym, tej chyba dziewięciu, e, które powstały, który no ma chyba, naj, chyba najniższe noty i jest najbardziej uważany za nieudany. I muszę powiedzieć, że pierwsze powiedzmy pół godziny. Pozytywnie mnie zaskoczyło. I to było coś takiego, gdzie sobie myślałem: O kurde, jak to może mieć takie niskie noty?, ponieważ i tu zacznę od plusów, wymienię wszystkie, bo nie jest ich dużo, ale są istotne. Wygląda i brzmi świetnie. Po pierwsze, muzyka Dani Elfman, tutaj w tamtych latach szczególnie znany kolaborator, no, po polsku powiemy, uwielbiający współpracę z Timem Bartonem, Daniel Elfman, kapitalny kompozytor i przez cały film przygrywa na no, tej orkiestra, która jest gdzieś między jakimiś tam Sylvestrum z Predatora, a Batmanem, właśnie Bar znaczy no, Bartona i Elfmana, generalnie naprawdę tej muzycznie on się stara. Kopie tyłek. Jest to klasyczny taki orkiestralny, budujący klimat, dopieszczony, po prostu taki naprawdę świetny soundtrack filmowy. No muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie, świetnie się słuchało. Jeśli chodzi o stroje, ale też i zdjęcia, i reżyserię, scenografię, ogólnie o production design, to jest za 20 lat po, po Dune, tak? 20 lat po Dune Davida Lyncha i właśnie uważam, że ta Duna chciałaby tak wyglądać, to znaczy naprawdę tutaj stroje i te wszystkie maski, to są czasy gdzie no w 2001 roku już CGI istniało i jakby wiecie, wiele filmów już miało owych bohaterów i tak dalej, ale to jeszcze nie było tak jak te 10, 15, 20 lat później, gdzie jesteśmy w stanie po prostu wygenerować całą planetę <laughs> wszystkich bohaterów komputerowo w postaci motion capture. To były raczej jakieś tam pierwsze lata. Wiecie, Włatca Pierścieni, Smigle jeszcze nie wyglądał aż tak dobrze w pierwszym filmie, więc dopiero się uczyli i podjęli słuszną i naprawdę świetnie wyegzekwowaną decyzję, żeby założyć dobre kostiumy. I te kostiumy są dobre, jakby przez cały film naprawdę trzeba powiedzieć, że po prostu jest, jest to taki ciekawy ciekawa odskocznia, gdzie no teraz idziemy na te planety małp, wszystkie kolejne i, i mamy rewelacyjne CGI i chwalę to jakby, że wow, ale to wykreowali, ale z drugiej strony jak widać, można zrobić też to kostiumami i jakby czemu nie? Ale też i lokacje. Czy tam najpierw na tym statku w kosmosie, czy później już na samej planecie, gdzie czasami jesteśmy w bardziej dżungli, Czasami bardziej w, w jakiejś tam pustyni. Czy nawet te wnętrza, gdzie te małpy sobie żyją. Generalnie jest, jest naprawdę, ten film jest wyprodukowany super. Może powiedzieć, że jakbym miał scenariusz, który nie jest absolutną kupą. <grych> Spoiler alert do własnej recenzji, to, to naprawdę to im się udało. I jakby audiowizualnie na ten film z przyjemnością patrzyłem. Tim Burton też ma kreatywne momenty, jak na przykład, czy sceny akcji, czy jakieś tam właśnie pościgi, czy ten, ale na przykład zapada mi ta scena w pamięć, takie małe szczegóły, nie? Że ten jeden tam jakiś orangutan, czy co to było, nagle tak jakby patrzy w lustro i jak w formie suchego dezodorantu używa jakichś kwiatków róży, bo mu powiedzieli, że śmierdzi. Po czym widzimy, że one zaczynają spadać, że jest do góry nogami, i kamera odjeżdża i to ujawnia, że ta małpa sobie wisi, i do góry nogami patrzy w lustro. Tak, jakiś taki prosty szczegół, ale jest dużo takich mniejszych szczegółów w tym filmie, gdzie widać że ten Tim Barton. Tam jakoś mu zależało. No ale. Historia. Coś, co jest najważniejsze. I znowu, no, George Lucas po prostu. Special effects are nothing without the story. To znaczy historia scenariusz jest kluczem. Ponieważ co z tego, że będziemy mieć najlepsze kostiumy ever, za co mówię plus, jakby. Kurwa, Wiedźmin z Netflixa chciałby tak wyglądać 20 parę lat później. <grych> Ale. Co z tego, jeśli historia jest durna? I tutaj już już napomknąłem: ten, tam pierwsza decyzja Marka Wolberga, naszego bohatera, że on tam się buntuje tym swoim ludziom, i prawda, leci za tym swoim szympansem. No, już na starcie to jest taki moment, w którym jakby na tym etapie filmu nie myślałem o tym za dużo. Tylko później, jak historia się rozwija i idzie właśnie w takie kierunki, że ten bohater jest naprawdę płaskim, prostym. Kliszowym i takim wszystkim, co jest najgorsze w hollywoodzkim kinie. On jest takim stereotypowym protagonistą, który nic sobą nie reprezentuje poza takim byciem lekkim action-manem. Wszyscy za nim podążają. On czasem jakiś rzuci one-liner. Generalnie rzecz biorąc, całkowicie mija się z konceptem Planety Maup, która jednak jest książką czy filmem science fiction. I Mark i Mark się zachowuje jak taka hiperuboższa wersja jakiegoś Luka Skywalkera, i to uboższa. O wiele uboższa. Zamiast być. Kosmonautom-naukowcy, i jego postać, i jego wątek daje scenarzyście możliwość rozwijania. Wątków i motywów filozoficznych, socjologicznych, science fiction, jakby wszystkie te ciekawe rzeczy, w tym, że o, może jakaś inna cywilizacja, gdzie to małpy się rozwinęły, a ludzie nie i tak dalej. Wszystkie aspekty tego wymiany kultury, właśnie technologii, że oni mają, ci nie mają, jak zareagują na to, jakieś wszystko, co mogłoby być tutaj ciekawe dla widza, który nie ma 14 lat, bo może jak miałem te tam 10 lat, jak ten film wyszedł, trochę mniej chyba, to wiecie, może bardziej chodziło o to, że małpy się ganiają. Po lesie jest scena akcji, ale teraz bardziej, by mnie bawiło takie startrekowe, powiedzmy podejście do tego, no nie. I właśnie tego wszystkiego tutaj nie ma. Nasz Marki Mark na zasadzie jego szympans, którego on lubił wyla tracą tam jakiś kontakt z nim, bo go tes testują, znaczy wykorzystują szympansa jako takiego, wiecie, jak, jak psałajkę, że wysyłają w kosmos, i Marki Mark się buntuje i wsiada do swojej kapsuły za nim jak jakiś win diesel do samochodu i leci za nim. No nie. Już na tym etapie się <laughs> zamyśli, i co jacyś, kurwa, astronauci w kosmosie, naukowcy, astronauci nasi dzisiejsi, a to się w ogóle dzieje w jakiejś tam przyszłości, bo tam się dzieje, nie wiem, tam 20-30 lat po tym, jak film wyszedł. No, że już właśnie tam więcej mamy, wiecie, technologii kosmicznych i tak dalej. I te astronauci to są inżynierowie, to są naukowcy, to nie jest Vin Diesel, który poleciał w kosmos pod jakim Fiero, nie? Który, wiecie, zna się na tym, jak driftować na ulicach Los Angeles. To powinien być ktoś naprawdę z wyższą inteligencją i podejściem naukowym i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem on już na starcie tutaj jest taki, że nie, jadę z nim, jadę znać mojego szympansa. I się wpakowuje w tą historię i ja mówię, ten jeden aspekt już mogę pominąć. No nie, to jest tylko początek historii, rozumiemy jego decyzję, że lubi swojego szympansa. Ale później nawet na tej planecie wszystkie te potencjalnie ciekawe wątki. Że on wpada na planetę, gdzie że małpy, rządzą ludzie są uciśnieni i on ale są też, też dobre małpy i tam Helena Boham Carter gra tą jedną małpę taką, która właśnie szanuje ludzi, ona jest taką przeciwniczką wiecie, no wojen rasowych, tak, czy znaczy gatunkowych dosłownie. I jak tylko mają jakieś rozmowy, że już tam uciekli, już jesteśmy w drugim akcji, oni uciekli i tak dalej. I mówię, jest taki moment, że ona mówi: ale to jest ciekawe, weź mi powiedz coś więcej o sobie. I jest taki moment, że oni zaczynają rozmawiać na zasadzie, że on jest z innej cywilizacji, wysoko rozwiniętej ludzkiej, a ona jest tym zafascynowana, mówię, to powinien być najciekawszy moment w takim filmie. Nie scena akcji, nie pościg, nie wybuchy, filozoficzna jakaś taka science fiction rozkmina między dwiema osobami z różnych gatunków. To jest ciekawe. A Marki Mark mówi, no, na mojej planecie to małpy siedzą w...

to tyle kurwa? Nic jej nie powiesz o wynalazkach, o, nie wiem, o tym, że uleczyliście choroby, latacie w kosmos, że są źli ludzie, są dobrzy ludzie, ale macie cywilizację, a w ogóle to małpy u was to nie są inteligentne stworzenia, tak jak tutaj, znaczy nie tak inteligentne, tylko to są zwierzęta i generalnie ludzkość ma bardzo dużo, wiecie, tam w Azji to pewnie jeszcze na żywca niektórym mózgi zjadają, ale <laughs> Amerykanie generalnie mają ochronę zwierząt, praw zwierząt i tak dalej, więc bez przesady, no nie? Nie jest aż tak źle, bo przypomnę, że na tej planecie te małpy to są takie, zdziczali ludzie, na zasadzie to jest Niski level cywilizacji ludzkiej, gdzie walą maczukami przez łeb, mają niewolnictwo i tak dalej. Więc jakby Marki Mark powinien powiedzieć, nie, nie, nie my jesteśmy z siedem poziomów nad wami, bo wy się zachowujecie jak kurwa w średniowieczu. Bo <grym> no, no, gorzej niż w średniowieczu, no nie? Tymczasem Marki Mark jest taki ten naukowiec z przyszłości ziemskiej, astronauta, inżynier zapewne i tak dalej. Mówi, no małpy u nas siedzą w zoo, nie? I, <grym> I on, ta, ta druga małpa z nim rozmawia i mówi, nie nazywaj nas mankis, my jesteśmy apes. My po polsku chyba nie rozróżamy rozróżniamy, teraz oczywiście ktoś po jakichś tam studiach związanych z biologią i tak dalej powie, że o, nie, oczywiście, że rozróżniamy. Dla mnie to ja na to wszystko mówię małpy, bo jestem ignorantem w tym temacie. Wiem, że są szympansy, orang orangutany, nie wiem tam te babuny to pawiany, ale wiecie, patrzę, widzę małpa, tak? Mówię, upraszczam jako absolutny amator. Natomiast w języku angielskim oni mówią, my nie jesteśmy monkeys, bo monkeys to są tamte niżej, my jesteśmy apes. apes. Monkeys are further down the evolutionary ladder. I Marki Mark jest w tym momencie taki, okej, okay, dobra, tak, y, 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 okej, okay, ma, y, y, eip, <glupek> taki głupek po prostu, no nie? I na koniec filmu już tam trzeci jak się wkopuje, i jest taki moment, że Ląduje ten, prawda, ten jego jako się nazywał Pericles. Ta, ta, czyli ta małpka z początku filmu i wszyscy tam klękają, bo to jest trochę tak, jakby dla nich ten małpi Jezus szedł na ziemię zgodnie z przepowiedniami. I marki Mark podchodzi do niego, bierze go za rączkę, i mówi coś. I to jest moment, w którym może przeszła jakaś przemiana. Cały film teoretycznie powinien rozwinąć wątek tego, że te dwie kultury się zetknęły, i może zmieni się postrzeganie marki Marka na, na małpy, na inteligencję, na jakieś tam. Nie, on mówi: Chodź wytłumaczymy ten Mankis, ewolucję. let explain evolution to the monkeys. Uh, po całym filmie, potencjalnie science fiction, która była, była po prostu na tacy było poddane, że właśnie rozwój, że małpy zrozumiały, że może ludzie nie są tacy źli, że ludzie może zrozumieć, że małpy też tu, może jakieś wzajemne lepsze traktowanie się, jakieś mnóstwo tutaj fantastycznych po prostu, no no bo rozumiem, że książki filmy robić o, wiecie, o socjologii, o filozofii, o, o science fiction, o biologii, tak, o ewolucji, o jakimś wymianie gatunków, o inteligencji. Marki Mark na koniec stwierdza jak jakiś właśnie taki, kurwa, Vin Diesel na zasadzie, no, to teraz się pościgamy. Takim, więc mówi taki tekst. No, e, e, wytłumaczmy tym. Monkeys, gdzie wcześniej się miał nauczyć, że to są apes. Zero szacunku. E, I to się tyczy wszystkiego. No, trafiamy na tą planetę, i z jakiegoś powodu film Planta Małp to po prostu takie odwrócenie, że tutaj małpy są po prostu ludźmi tylko słabiej rozwiniętymi niż my obecnie, to znaczy tacy właśnie mają niewolnictwo, rasizm, no, zachowują się w, w jakimś tam, nie wiem, starożytności, czy, czy średniowieczu, zależy gdzie na Ziemi, albo nawet jak teraz na Ziemi, tylko nie w Europie czy Stanach, powiedzmy. I to jest nudne, mamy czarny charakter, który jest po prostu bad guy'em, takim samym jak człowiek na Ziemi. Równie ten film dobrze mógłby, wiecie, być, że, że to są ziemianie tylko w czasach niewolnictwa i tyle. Nic nie ma, nie, to ich cywilizacja nie rozwija się inaczej, nie jest to w ogóle ciekawe. Jakby nie ma w tym filmie nic, tak, jakby autor filmu i scenarzyści w zasadzie nie zrozumieli w ogóle, ile można wyciągnąć z tego konceptu. Tak, jakbyśmy oglądali jakiegoś Blade Runnera, gdzie jest czym jest człowieczeństwo, jak to jest, że macie androidy, które są bardziej ludzkie niż ludzie. Jakby, widziałem, nie pojmiecie tego, co ja widziałem. I teraz wszystkie moje wspomnienia przepadną jak łzy w deszczu. Nie! Bacz to wszystko, po prostu jestem androidem i chodzę jak człowiek. I fuck you, idziemy się pościgać, Diesel. <laughs> nie no, nie mam już porównania, ale wiecie co chodzi, jak można spłycić potencjalnie głęboki temat Temat. No i jako że film spłyca praktycznie wszystko, no to tak jak mówię, no ci świetnie wyglądający w swoich kostiumach, naprawdę dobrzy aktorzy, jakby odgrywający dobrze swoje role, są bardzo nudnymi bohaterami. tam ten jest handlarzem niewolników, ten główny bad guy jest po prostu typowym filmowym bad guyem, jestem wściekłą małpą i prawda, dorwę tego człowieka i mu skapię dupę na zasadzie taki... Rasista w czasach rasizmu, który po prostu jest zły, żeby być zły. E, I tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze mamy dorzuconych e, takich bohaterów, albo może raczej takie relacje, jak to, że ta główna małpa, e, ta taka najbardziej, e, najmniej zła, zakochuje się w marki Marku, i tam na koniec mamy ten awkward pocałunek. Jednocześnie jest też ta postać ludzka tej dziewczyny, co. <laughs> no czekałem wczoraj w recenzji na wygląd tej Frey Allen w najnowszym filmie, że wygląda tak bardzo dzisiejszo. No tutaj, to tutaj mamy po prostu taką postać, taką Seks, fantazję, w cudzysłowie mówię, każdego faceta. Jeśli jakiś facet ma seks, fantazję, że, taką, nie wiem, z Freda Flintstone'a stylu, że będziecie mieć taką super seksowną, cycatą blondynkę, wiecie, na zasadzie super ładną, włosy ogarnięte i tak dalej, w takim trochę, e, prawda, bardzo starodawnym stroju, proszę bardzo, bo już przewidziane jest to i pani piękna blondynka, który cały film biega, nic nie wnosi do filmu poza cyckami, I, i na koniec też oczywiście całuje marki, marka. Tak generalnie, no i postać jest tu włożona po to, żeby był jakiś do taki mini romans. Marki Mark jest tym wszystkim niezainteresowany, po prostu biega po dżungli. Jego nic, nie, nic go nie interesuje, ani te baby go nie interesują, ani nie, nie interesuje go to z perspektywy naukowej. Ja znowu wchodzę w takie star trekowe, naukowiec trafia na planetę, gdzie gadają małpy i ja rozumiem, że on jest zajęty głównie tym, żeby od nich uciec, bo chcą go tam, prawda, na niewolnika sobie przerobić, więc rozumiem, że nie ma czasu tam siedzieć i rozkminiać z fajką na zasadzie, u, ale cywilizacja, ale nie ma nawet chwili, żeby on, nie wiem, z tą drugą małpą gadał, jak do tego doszło, skąd się wzięliście, jak rozumiem? a to jest moja technologia, to jest wasza technologia, no więc nic, on po prostu z Marki, Mark, kurwa, idziemy tam, muszę polecieć, na zasadzie, fuck you, monkeys. Sorry, to, jest jego, to jest jego postać w tym filmie, to no nie? Ten wciśnięty na siłę romans. No i żeby było jasne, to, to przez to, że te wszystkie wątki są tak puste, tak po prostu jednowymiarowe, tak kliszowe, tak oczywiste. Cholernie się nudziłem. Tak jak przez pierwsze pół godziny mówię, kurwa, ten film dobrze wygląda i tak dalej, i tak dalej, brzmi. Po 40 minutach, już do tej tam dwóch godzin, ile to mniej więcej trwa, to już ledwo to przebrnąłem. No naprawdę, bo no po prostu było nudne, ponieważ ci bohaterowie się zachowałem głupie, są puści, nudni na jedno kopyto i tak dalej. Na ile mogę się podziwiać to, że maski są dobre, no nie? No i oczywiście mamy na koniec wielki twist. Mamy oczywiście stek klisz w sensie, wcześniej, pojedynek bo głównego bohatera z Bedgajem, kilka tego typu momentów, właśnie jak pocałunek. I mamy finał, finał, który po prostu, no, M. Night Shyamalan tutaj pff, zaciera rączki, prawda, e, ostro, ponieważ wiadomo, Planeta Małp oryginalna i książka i pierwszy film słyną z zakończenia, tak? Or, nie wiem, czy muszę tutaj spoilerować, może dojdę do tego dopiero w recenzji tego filmu z 68., ale... To jest jedno z najlepszych zakończeń w historii kina, szczególnie biorąc pod uwagę, kiedy wyszło. To był jeden z pierwszych takich twist endings, gdzie macie końcówkę, która jest. <laughs> o kurde, ale szok, ale fajnie, ale ciekawie. O Jezu, co to oznacza z perspektywy, wiecie, właśnie nawet science fiction. No i tutaj chcieli to przebić. I wiem, bo już ktoś zaraz napisze, zakończenie tego filmu jest wierniejsze książce. Wiem. Ale tu chodzi o to, nie jakie ono dosłownie jest, czy jest wierniejsze, tylko jak jest stworzone i czy ma sens. I dla. <laughs> wiem, że się znajdzie ktoś, kto powie, że było super. Nie? Ale jak dla mnie, ono nie ma absolutnie sensu, nigdy nie miało i teraz też nie ma, teraz nawet, wiecie jak oglądałem pierwszy raz, to człowiek obejrzał ten film, zobaczył to zakończenie i miał takie... E? co to kurwa chodzi? Wyszedł z kina, czy tam nie pamiętam na DVD, na zasadzie zamienił zdanie z osobą, którą tam, nie wiem, z rodzicami oglądałem czy z kimś. Nie wiem. I tyle. Teraz oczywiście wbiłem w internet, co ludzie mówią, i ludzie tam wyjaśniają i tworzą, i teorię, że ten ten Tate, te czy jak tam ta główna złamał nazywała, wykorzystał ten drugi pod ten stateczek, prawda, żeby też polecieć, tak jak Marki Mark, w tą tam czarną dziurę, też się tam, nie wiem, cofnął w czasie, poleciał na Ziemię, podbił Ziemię i po prostu Marki Mark, no niczym w powrocie do przyszłości 2, trafia na wersję świata, gdzie, prawda, e, to ten no, że małpy rządzą światem, ale to w jaki sposób to się dzieje, nie, że on trafia na planetę i tam są małpy, tylko dosłownie trafia do Washington DC, gdzie staje przed tym tam kolumną, powinien e, być kolumną Zygmunta, no, Warszawiak ze mnie wychodzi, przed Pomnikiem Lincolna. I, I zamiast Lincolna jest. Wszystko jest tak samo, tylko zamiast Lincolna jest ten Tate i jest podpis, że uratował Małpy, i zjeżdża się policja, i, i tak dalej. Wszystko wygląda dokładnie jak na ziemi, tylko mają mordy Małp. W jakim wszechświecie ma to sens? To jest, to, to jest taki full M. Night Shyamalan w tych złych filmach. Nie w tych dobrych, nie ten twist ending, który zadziałał, tylko w tych kurwa dzisiejszych, gdzie po prostu ja. Yy, nie dobrze mi na samą myśl, że na siłę wciśnięte zakończenie, gdzie nie ma to po prostu sensu. Że abstrahując od tego, jak prostą w ogóle tutaj sprawą jest, to jakaś tam podróż w czasie przez jakąś tam. wiecie, czarną dziurę. Jest to, jest to, tutaj, to nie jest takie interstellarowe, że tam jakaś dylatacja czasu, coś, tu jakaś tam, gdzie nauka, że to jest science fiction, nauka. Się prawda, łączy z fikcją. Nie, to jest takie, no dobra, chcemy, chcemy pokazać twist ending, przenosi go po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I randomowo małpy wybiegają z, e... z taksówek i znaczy z tych. mi... Ja się sam zamieniał w małpę po obejrzeniu końcówki tego filmu. Z IQ człowiekowi wypływa ona chyba. To jest próba Tima Bartona, żeby zamienić rzeczywiście rzeczywistość w taką, jak w końcówce tego filmu. <śmiech> <śmiech> Makes no fucking sense to me. No. Tyle. Planeta ma dosłownie, ode mnie 4, ta z 2001 roku. E, historia jest na 2,5 na 10, ale film wygląda na 9 na 10, więc nie wiem, to nie jest wyciąganie średniej, żeby nie było, nie liczcie mi, błagam. E, po prostu dam, po prostu, po prostu jest źle. Film absolutnie nie warte uwagi, ponad oczywiście aspekty techniczne. Eee, nawet nie wiem, czy nie powinienem dać niższej oceny, ale ja mówię, no na tyle dobrze to wyglądało. No nie, nieważne. Zresztą nieważne, w każdym razie bez wątpienia są plusy tego filmu, ale to, w jaki sposób są napisani bohaterowie, cała historia, to jak ten film zaprzepaszcza ogromny potencjał na ciekawe rozkminy filozoficzne, science fiction, tak? I ten. Po prostu kładzie to wszystko, żeby dać nam kliszę Marki Marka, które generalnie to jedyne co chce zrobić to fuck you monkeys i spadam na swoją planetę. Zakończone po prostu jednym z naj no, chyba najgorszym twistem w historii kina jaki widziałem, przynajmniej w kinie wysokobudżetowym, który po prostu nie ma sensu. Który po prostu nie ma w tym filmie sensu, wiadomo można sobie dorobić, można powiedzieć, że w książce było tak, tylko inaczej trochę, nie? I tam to miało sens, okej, okay. fair enough. Natomiast no, nie jest to zakończenie godne tego z 68, gdzie tamten twist miał sens i był dużo ciekawi. Znaczy zadziałał, po prostu zadziałał. Dla mnie ten nie działa. Czekam na Wasze opinie, czy dla Was działało, co tym sądzicie, oglądaliście kiedy i tak dalej. Piszcie śmiało, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.